Sponsorem programu jest PKN Orlen. Partnerem programu jest Budmat, sponsor główny Wisły Płock, producent pokryć dachowych, systemów rynnowych i ogrodzeń. Budmat. Tworzymy przyszłość dachu. Dyrektorze, chciałam zacząć ten wywiad od słów, a gdzie transfery? Ale wiemy, że jeden się szykuje, już na dniach go ogłosimy. Tak, mam nadzieję, że dołączy do nas lewy obrońca. Nie będę jeszcze zdradzał nazwiska, ale jest to zawodnik z dużym doświadczeniem. Już na boiskach polskich występował, w Ekstraklasie polskiej. Teraz gra we Włoszech. Myślę, że wzmocni rywalizację na lewej stronie obrony. Okej, jeszcze wrócimy do transferów, ale muszę zapytać, bo dyrektor jest na swoim stanowisku już ponad rok. Jak dyrektor ocenia swoją dotychczasową pracę? Myślę, że pozytywnie. Patrząc na to, w którym miejscu dzisiaj jesteśmy, jaką lokatę zajmujemy, jak ta drużyna rozwinęła się przez ostatni okres czasu, to można powiedzieć, że transfery były udane. Myślę, że każdy z piłkarzy wniósł coś pozytywnego do zespołu. Jest odpowiednia rywalizacja, więc myślę, że idziemy w dobrym kierunku. Myślę, że moglibyśmy też kibicom wyjaśnić, czym się w ogóle zajmuje dyrektor sportowy, bo może nie każdy wie. Wiadomo, praca przy pierwszym zespole, organizacja pracy pierwszego zespołu, sztabu szkoleniowego, jest też drugi zespół, akademii tylko się przyglądam na razie, gdzieś tam nie chcę wchodzić w kompetencje koordynatora akademii. No jest szereg różnych spraw, którymi tak naprawdę trzeba się zajmować na co dzień. I to robimy, to robię. Jedną z tych spraw są oczywiście właśnie te wspomniane transfery. Nie każdy transfer wychodzi. Jak wytłumaczyć takie, no, nazwijmy to może kolokwialnie, niewypały, jak Luka Szuszniara? Tak, Luka gdzieś tutaj przez pryzmat tego czasu, który tutaj był u nas, można powiedzieć, że się nie sprawdził. Rozwiązaliśmy kontrakt za porozumieniem stron z Luką, ale patrząc na to gdzieś tam, jak wcześniej obserwowaliśmy tego zawodnika, no spodziewaliśmy się czegoś więcej. Przyszedł do nas z mocnej ligi francuskiej, to była druga liga francuska. No myśleliśmy, że wniesie trochę więcej jakości do zespołu, niestety tak nie było. Luka poszedł w swoją stronę, a my mamy kolejnych zawodników w jego miejsce. Okej, a tak może bardziej ogólnie, jak wyjaśnić, że taki zawodnik w ogóle, już nie mówię tutaj konkretnie o Luce, ale że tacy zawodnicy po prostu się zdarzają. Tak jest w piłce. No nie każdy zawodnik w danym środowisku będzie funkcjonował tak, jak tego oczekujemy od tego zawodnika. Jest to związane z kilkoma czynnikami. Liga Polska jest specyficzna. Każdy mówi, że to jest słaba liga, jeżeli chodzi o ligi europejskie, a tak naprawdę tak nie jest. Zawodnicy, którzy przychodzą z zagranicy, muszą mieć trochę czasu na wkomponowanie się w zespół. Nie zawsze to się udaje. W przypadku Luki to się nie udało. Ale w przypadku innych transferów, które były latem, myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby ci zawodnicy zaistnieli na dłużej w naszym zespole i w naszej lidze. Wróćmy teraz już do tych transferów, bo to najbardziej pewnie ciekawi kibiców. Już uchyliliśmy rąbkę tajemnicy, że lewy obrońca nas zasili, ale czego jeszcze możemy się spodziewać? Spokoju. Na razie myślę, że kadrę mamy na tyle rozbudowaną, na tyle mocną. Ta rywalizacja jest na tyle dobra, że w tym momencie raczej nie powinniśmy się spodziewać kolejnych transferów. Ewentualnie jak ktoś gdzieś będzie wolnym zawodnikiem i stwierdzimy, że ten poziom jest na tyle odpowiedni, no to być może dołączy do naszego zespołu, ale w tym momencie nie ma żadnych konkretów. Dyrektor wspomniał wcześniej, że na razie nie zajmuje się tak stricte akademią, ale jednak podpatruje, więc czy dyrektor jest zadowolony z tego, jak nasza akademia tutaj funkcjonuje? Tak, jestem zadowolony. Na pewno tutaj po objęciu funkcji prezesa przez Tomka Marca dużo się zmieniło. Jest zatrudniony koordynator Marek Brzozowski. Człowiek, który się zna na swojej pracy, jest standaryzacja szkolenia, wykwalifikowana kadra trenerów, którzy ciągle mają
jakieś szkolenia, jest grupa osób zatrudniona do scoutingu takiego profesjonalnego, mamy złotą gwiazdkę w certyfikacji PZPN-u, także tutaj dużo się zmienia i widać, że ta akademia się rozwija i powiedzmy stajemy się taką już marką na rynku polskim. Wiemy też, że niektórzy zawodnicy chcą bardzo dołączyć do nas tutaj i widać, że jesteśmy odbierani w Polsce na pewno pozytywnie. Zostanę jeszcze przy tych młodych zawodnikach, tylko teraz odbiję trochę do drugiego zespołu. No, po jesieni mamy lidera i dla formalności zapytam, czy cel na koniec sezonu pozostaje taki sam, jak był? Celem nadrzędnym jest rozwój tych piłkarzy, bo wiadomo, że zależy nam na tym, żeby jak największa grupa osób dołączyła tutaj do pierwszego zespołu. Co patrząc przez pryzmat tego pół roku ostatniego, dużo zawodników przebywało na treningach, jedni mniej, drudzy zadomowili się na dłużej, jak Tomek Walczak czy Igor Drapiński. Są to nasze, powiedzmy, perełki takie tutaj i na pewno dbamy o ich rozwój i cały czas liczymy na to, że jak najszybciej dołączą do gry w pierwszym zespole. I tutaj nad tym pracujemy cały czas. A cel wiadomo, awans, to chcielibyśmy za pół roku już być na boiskach trzeciej ligi, bo wiadomo, że łatwiej nam będzie wtedy tych zawodników rozwijać i będą zdobywali jeszcze większe doświadczenie, grając ligę wyżej. Na tym nam zależy. Tak, a co zostało już zrobione, żeby się jeszcze bardziej do tego awansu przybliżyć? No, transfer Grześka Wawrzyńskiego, który ma doświadczenie na boiskach trzecioligowych. Jest to chłopak z Płocka, na pewno odda serducho i pomoże tym młodym chłopakom też wejść na ten wyższy poziom. A właśnie, jest to wychowanek, podobnie jak na przykład Łukasz Sekulski, który wrócił do Płocka, czy Mateusz Lewandowski, który rok temu również wrócił. Czy jest taka filozofia w klubie, żeby ci wychowankowie, może którzy gdzieś tam są rozsiani po Polsce, wracali do nas i zasilali ten zespół? Zdecydowanie. Na pewno ta grupa osób, która dołączyła, jak Łukasz Sekulski, jak teraz Grzegorz Wawrzyński, też Tomek Walczak, który też gdzieś tam wcześniej zdobywał doświadczenie swoje w innych miejscach. To jest ta grupa ludzi, która dołączyła. Monitorujemy kolejnych. Jest Fabian Hiszpański, który też fajnie wygląda w Arce Gdynia. Są kolejni. Także tutaj cały czas patrzymy na tych chłopaków z Płocka i też się im przyglądamy. I może przyjdzie moment, że ktoś do nas dołączy jeszcze. A co mają ci chłopacy z Płocka, czego nie mają zawodnicy z innych miejsc? Charakter, są związani z tym miejscem. Można powiedzieć, że kochają ten klub, są zaangażowani w to. Przykład Łukasza pokazuje, że tak naprawdę każdy z nich może tutaj za chwilę zagrzeć sobie swojego miejsca i my jesteśmy spokojni o takich piłkarzy, bo wiemy, że oni oddadzą tutaj serce i zrobią wszystko, żeby tutaj zaistnieć na dłużej. No właśnie, przykład Łukasza, zawodnik, po którym się niewiele spodziewano, a tutaj odpalił zawodnik, który w pierwszej lidze no, dawał ostatnio trochę mniej konkretów. Ja Łukasza znałem już od dłuższego czasu, też graliśmy razem w jednym zespole. Wiedziałem, jakie ma możliwości, jaki ma potencjał, a przy tym, co powiedziałem wcześniej, przy tym serduchu jego i oddaniu tutaj dla klubu w połączeniu. Połączenie jest takie, że Łukasz dzisiaj ma 6 bramek na poziomie Ekstraklasy i jest znaczącym wzmocnieniem naszego zespołu i liczymy, że będzie to kontynuował. Wiemy już, że zima będzie spokojna, jeżeli chodzi o te ruchy transferowe. Ale czy możemy już zdradzić jakieś plany na lato? Przyznaję, że już działamy. Już działamy, obserwujemy zawodników, mamy wytypowaną grupę piłkarzy, którzy być może dołączą do nas latem. Wiadomo, jest jeszcze wiosna, też będziemy mieć czas na to, żeby zawodnika obejrzeć z bliska, żeby z nim porozmawiać, żeby się przyjrzeć jeszcze dokładnie formie prezentowanej obecnie. Ale mamy takie plany i jesteśmy w trakcie analizy. Dobrze, jeszcze mam takie pytanie. Jak dyrektor się odniesie do plotek o zainteresowaniu Christianem Balo? Ile w nich jest prawdy? Było trochę szumu ostatnio wokół Christiana, były zapytania, ale tak naprawdę nie było żadnego konkretu, więc ciężko mi się odnieść. Z tego co wiem, to na biurku prezesa dzisiaj nie ma żadnej oferty, więc nie zajmujemy się takimi sprawami.
przygotowujemy się do rundy wiosennej i mam nadzieję, że Krystian będzie występował u nas w Wiśle na wiosnę. No to zostańmy jeszcze w tym kąciku plotek. Jak to było z tym rzekomym konfliktem dyrektora z trenerem? Też dużo się mówiło o tym, dużo prasa pisała. Było to niepotrzebne, bo takiego konfliktu nie było. Z trenerem analizujemy cały czas sytuację w klubie. Wiadomo, czasem jest różnica zdań, to jest oczywiste. Tak samo i w sztabie, każdy ma prawo się wypowiedzieć, każdy ma prawo coś swojego tutaj wnieść do funkcjonowania zespołu, także tutaj takiego konfliktu nie było. Problem był tylko jeden, że taka informacja w ogóle wyciekła na zewnątrz, bo to mówię, nie pomaga nam tutaj w codziennej pracy, ale sprawa została wyjaśniona i sprawy nie ma. Okej, na zakończenie takie bardziej ogólne pytanie. Jak ma wyglądać Wisła Płock w najbliższych latach? Wisła Płock ma się rozwijać. Wisła Płock ma dążyć do czegoś więcej niż jak było wcześniej, tylko tak naprawdę graliśmy utrzymanie. Od jakiegoś czasu to się zmieniło. Dzisiaj jesteśmy na dobrej drodze, mamy dobry start do tego, żeby za chwilę powalczyć o coś więcej. Wiadomo, że ambicje cały czas rosną. Nikogo nie zadowala to szóste miejsce, chcielibyśmy powalczyć o coś więcej. Mamy nadzieję, że na wiosnę tak będzie. Sponsorem programu był PKN Orlen. Partnerem programu jest Budmat. Sponsor główny Wisły Płock. Producent pokryć dachowych, systemów rynnowych i ogrodzeń. Budmat. Tworzymy przyszłość dachu.